Cześć, tu Ernest! Dzisiaj rano wyszła kolejna aktualizacja do Fortnite. Na PC-tach do pobrania były 2 GB danych, czyli troszeczkę więcej niż ostatnio. Chyba dam radę wyjaśnić dlaczego. Bo wow, totalnie się nie spodziewałem tego, co przygotowali dla nas twórcy gry. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Niespodzianką w tym tygodniu jest to, że na pustynnym terenie pojawiła się kolejna kopuła i wbrew naszym spekulacjom nie przywróciła mokrych moczarów. Ale nie przejmujcie się, nowa miejscówka to owoc współpracy Fortnite z grą Borderlands. Niedługo wychodzi trzecia część Borderlands i cieszę się, że doszło do kolejnego ciekawego zderzenia światów. W nowej miejscówce panuje wyjątkowy klimat, a na naszą kamerę jest nałożony filtr, który wyróżnia oprawę graficzną strzelanki Borderlands. Twórcy gry nawet zaznaczyli, że to miejsce ma odzwierciedlać Pandorę, czyli planetę z gry Borderlands. Zapewniają też, że w tym miejscu natkniemy się na różne niespodzianki. No i słusznie. Dodatkowo w tym miejscu nasza osłona się regeneruje po 4 sekundach bez otrzymywania obrażeń. Słuchajcie, to nadal nie wszystko. W ramach tej współpracy do sklepu wszedł cały zestaw postaci ze świata Borderlands. O i przy okazji ten sklep ma nowy wygląd. Jak sami widzicie, w okazyjnej cenie możemy zakupić wyjątkowy zestaw. Coś w sam raz dla fanów tej serii. Co ciekawe, robocik, którego otrzymujemy w zestawie z tym skinem, ma różne kwestie. To jest tak naprawdę zwierzątko, tylko robocik. To nadal nie wszystko, ponieważ w zakładce z wyzwaniami o 15 pojawią się nowe wyzwania. Witaj na Pandorze. Możecie za nie odblokować kolejną garść darmowych przedmiotów, które już nigdy nie powrócą. Tyle nowości na jeden temat. Musimy jeszcze rzucić okiem na nowy przedmiot. Bańko osłonę. Bańko osłona to nowy przedmiot klasy niebieskiej. Po rzuceniu takiej bańko osłony, gdy wląduje, rozłoży ona generator bańki. Wtedy powstanie bańka na 30 sekund, jednak można ją wyłączyć szybciej, niszcząc to oto urządzenie, które ją generuje. Sama bańka skutecznie chroni każdego w środku niej od jakichkolwiek pocisków. Żadne pociski nie dostaną się do takiej bańki, ani z takiej bańki. Nic jej nie przebije. W środku takiej bańki jednak już można się strzelać. Swoją drogą to macie jakieś mity? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Z góry dziękuję. Nowa bańka osłona nie weszła jednak za darmo. Do skarbca zostały przyniesione zwiadowca burzy, zmieniacz burzy oraz Tommy Gun. I już nie zobaczymy tych broni w zwykłych trybach. Poza tym Brutal doczekał się jeszcze jednego nerfa. Większość z nerfów Brutala już omówiliśmy w tym oto filmiku, ale dodatkowo od teraz Brutal jest widoczny na mapie cały czas, nawet jeśli ktoś nim steruje. To łatwiej graczom się przygotować na mechy. Co ciekawe, kilka dni temu po cichu zaszła pewna zmiana. W zwykłych trybach nie ma już ruchomej strefy. Ruchome strefy są teraz tylko w trybach areny. A jeśli poczuliście różnicę w turbo budowaniu, to pewnie dlatego, że od dzisiaj jest nieco wolniejsze niż kiedyś. No nie da się 90 zrobić, w ogóle się nie da. Nie masz... ja nie mogę. Ta malutka zmiana w milisekundach wystarczyła, aby zrujnować turbo budowanie. Na koniec nowe skiny i emotki. Za moment wam je błyszczę, ale jak zawsze mam do was prośbę. Śmiało piszcie, który skin lub emotka wam się najbardziej podoba. Okej, to zapraszam was do oglądania.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.